Już po raz 14 mieszkańcy Bodzanowa bawili się na jarmarku norbertańskim. Tradycja ta sięga 1415 roku i mimo, że kultura ludowa i tradycyjna tego wydarzenia powoli zanika, to gmina chce przywrócić barwny jarmark, który odbywał się w okolicy Zielonych Świątek. Chce przywrócić tradycyjny i ludowy charakter, łącząc funkcję handlową z klimatem barwnego widowiska. Witam serdecznie wszystkich przybyłych na tą wspaniałą imprezę. 14. Jarmark Norbertański organizowany przez Urząd Gminy w Bodzanowie. Jest to już 565. rocznica nadania przywileju dla osady Bodzanów organizacji jarmarków i targów nadanych przez księcia Janusza w 1453 roku. Z chlubą tą tradycję kontynuujemy i proszę Państwa, myślę, że nadszedł czas, żebyśmy w następnej kadencji wybudowali wspaniałe targowisko w osadzie Bodzanów, które by przyciągało, tak jak przed laty, wszystkich handlujących. Proszę Państwa, chciałem uroczyście przekazać klucz do bram naszego miasta Bodzanów i gminy Bodzanów w ręce Bodzana. Nie wiem, czy słusznie to robię, ale myślę, że po tej imprezie odda ten klucz i naszą osadę uporządkowaną, niezburzoną. Bawcie się Państwo jak najlepiej, korzystajcie ze wszystkich atrakcji, ale z hukiem oczywiście, jak zwykle, tę imprezę za chwilę zaczniemy. Drogi Bodzanie, wręczam klucze od miasta Bodzanów. Przyjmij go z godnością. Serdecznie dziękuję, panie wójcie, za ten klucz. I wszystkim Państwu życzę pięknej zabawy. Wracamy się do średniowiecza. No. Średniowiecze też było takim rozkwitem gospodarczym, jak teraz obecnie jest nasza gmina. Dziękuję panu wójtowi i może jeszcze zadedykuję Państwu taką fraszkę. Może. Wszyscy Państwo dobrze wiecie, że najpiękniejsza jest na świecie. I żadna dla was to nowina, bodzanowska jest to gmina. A z urody w tejże gminie Kępa Polska wielce słynie. A mówiąc tak między sobą, to Bodzanów jest jej największą ozdobą. Ale tu uczucia już mam troszeczkę mieszane, bo najpiękniejsze to są moje, cieśle ukochane. Dziękuję. I jeszcze chciałem, żeby w następnym roku ten sam pan wójt mi przekazał ten klucz i tego mu życzę oczywiście. Dziękuję, bawcie się dobrze. Proszę Państwa, rozpoczniemy jarmark nasz wystrzałem, tradycyjnie. XIV Jarmark Norbertański uważam za otwarty. Popularnością na jarmarku cieszył się pokaz ginących zawodów – wikliniarstwa, tradycyjnego wyplatania koszy, garncarstwa czy koronkarstwa. Jarmarki w Bodzanowie mają swoją długą i bogatą historię. Zaczęły odbywać się na długo przed jego lokacją. W końcu XII wieku Bodzanów został przekazany Norbertankom Płockim. Dzięki ich staraniom otrzymał w 1351 prawa miejskie. Mieszkańcy utrzymywali się z handlu płodami rolnymi oraz sprzedaży bydła i koni, bo Bodzanów słynął z końskich targów.
W 1415 roku książę mazowiecki Janusz I ustanowił w Bodzanowie jarmark na Zielone Świątki. Dni jarmarczne ożywiały całą okolicę, dzięki czemu mieszkańcy mogli poprawić swoją sytuację finansową. Jarmark norbertański wpisuje się w tradycję ludową na Mazowszu. Imprezy odbywają się cyklicznie co roku od 2005. 14. Jarmark norbertański, obfitujący w szereg atrakcji, promował historię i tradycje gminy Bodzanów. Przybyli goście mieli okazję obejrzeć i nabyć prace wystawców, rzemieślników i twórców ludowych. To jest jedyna okazja, kiedy mogą mieszkańcy się spotkać, wymienić doświadczenia między sobą. To spotkanie, które łączy też gminy. Moja gmina, gmina Mała Wieś, jest reprezentowana tu przez 3 stoiska i panie, które są lokalnymi twórcami, reprezentują tu naszą gminę. Jest to okazja do wspólnej zabawy, do odpoczynku i życzliwością spojrzenia na drugiego człowieka. Okazją do przybliżenia bogatej kultury regionu były występy zaproszonych zespołów. W miejskim klimacie utrzymał przybyłych na jarmark koncert Płockiej Kapeli Podwórkowej. Nie zabrakło dobrze znanych piosenek czy przyśpiewek, które zebrani wspólnie śpiewali z kapelą. Zgromadzona przed sceną publiczność bawiła się w rytm piosenek śpiewanych przez zespół The Voice Orchestra oraz innych młodych wykonawców. Chodzić co dzień do muzeum, ni to w 9, ni to w 5. Matka bywa też hiena, mówi, że to jakiś kłam. Na to córka, ach, Chopina, są pamiątki śliczne tam. Fortepiano, na nim torcik, stary zegar, zeschły kwiat i ten strój. Przy niezwykle tanecznych klimatach, jakie zaprezentował zespół cygański Patrycja and Gypsy Stars. Jakość życia to nie tylko kwestia tego, żebyśmy mieli dobre ulice czy chodniki, po których się poruszamy, ale też właśnie przestrzeń, w której spędzamy czas. I to jest, po pierwsze, ta przestrzeń jest pięknie wykonana i zagospodarowana, ale druga rzecz to jest właśnie to, że mamy wydarzenia, które pozwalają całymi rodzinami przyjść, spotkać się, ale tak jak i chociażby mamy teraz na scenie młodych ludzi z tej gminy, którzy właśnie pokazują swoje talenty, to jest piękne i takie wydarzenia mają swój wyjątkowy charakter właśnie dzięki temu, że można się spotkać z całymi rodzinami, spędzić wspólnie czas, zobaczyć tą twórczość, pracę, na co dzień wykonywaną, czy to w Centrum Kultury, czy w szkołach i miło spędzić czas, ale dodatkowo, tak jak tutaj dzisiaj, mamy jeszcze mnóstwo takiej tradycyjnej, regionalnej produkcji, potrawy, dania, miody, różne inne rękodzieła, więc to jest piękna rzecz, że możemy pokazać bogactwo terenu właśnie na takim wydarzeniu, a jak widać frekwencję dopisuje i zwiedzający też są zadowoleni. Wśród licznie zebranych mieszkańców i gości dumnie prezentowała swoje stroje i ekwipunek płocka drużyna kusznicza, która przedstawiła krótki pokaz walki rycerskiej. Podczas jarmarku pokaz swoich umiejętności zaprezentowali także ratownicy płockiego WOPR-u.
jest dobra promocja gminy i taki nawrót do historycznego stanu rzeczy, kiedy Bodzanów był takim jedynym ośrodkiem o znaczeniu handlowym pomiędzy Płockiem a Bodzanowem, bo taka była kiedyś rola właśnie Bodzanowa. Jarmark obfitował w stoiska z rękodziełem i pysznymi potrawami. Dzieci bawiły się w dmuchanych zamkach w towarzystwie postaci z bajek. Można było wziąć udział w warsztatach z wikliniarstwa, garncarstwa, koronkarstwa, kafciarstwa czy malowania twarzy. Ta impreza wpisała się na stałe od 14 lat. Nawiązujemy do czasów starożytności, bo w 1453 roku Bodzanów jako osada dostał przywilej od księcia Janusza Płockiego organizację jarmarków i targów. I my do tej tradycji nawiązaliśmy. Już 14 raz z rzędu taką imprezę organizujemy w naszej gminie. Mamy tą tradycję wiekową, ale brakuje nam targowiska. Myślę, że nadszedł czas, żeby w przyszłej kadencji wybudować w osadzie Bodzanów piękne, nowoczesne targowisko. Zasługujemy po tylu latach, po tylu wiekach na takie właśnie miejsce, gdzie te targi będą w sposób taki cywilizowany się odbywać. Grupa Cieślanie zaprezentowała tańce ludowe, które przybliżyły atmosferę tamtych dni. Gminne Centrum Kultury i Sportu z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka przygotowało kącik dla najmłodszych uczestników. Największym powodzeniem cieszyła się fotobudka, malowanie w plenerze, a także przejazdy bryczką. W wyjątkowo taneczny klimat wprowadził zespół Imperium, a formacja Lenart przygrywała do tańca do późnych godzin nocnych. XIV Jarmark Norbertański zakończył pokaz ognia grupy Maori.